Witam wszystkich. Oto drugi odcinek z pod tytułem Moje pasje, czyli jak zaczarowałem motyle, jak czaruję motyle, jak fotografuję, jak podglądam motyle. Jak widać już na ekranie, że motyle odpoczywają na mojej dłoni, na palcach. Jak to się stało? Jak możliwe jest, aby uzyskać takie zdjęcia? Otóż stosuję taki sposób, technikę, cierpliwe podchodzenie i obserwowanie motyli. Najczęściej jest to rano lub po deszczu, kiedy motyle są wychłodzone. Oczywiście ja ich nie łapię, tylko zaobserwowany motyl jest podchodzony, podchodzę go coraz bliżej i zapraszam na dłoń. Każdemu rękę podam. Rękę, ale najczęściej jest to palec, blisko i motyl po wyczuciu, że jest cieplej w otoczeniu, wyraża chęć, aby wejść na mój palec, na moją dłoń. Nie jest to nawet 36,6, tylko najczęściej 37 stopni, gdyż wchodzą też moje emocje. W związku z tym jest otoczenie cieplejsze i motyl wyraża chęć z badania wejścia i z badania nowego środowiska. A więc nie są to motyle łapane, ani ściskane za skrzydła, ani też ustawiane na palcu. Samoczynnie wchodzą na palec. Wtedy ustawiam pod kątem do światła i jest możliwa dokładna obserwacja, dokładniejsze przyjrzenie się danemu gatunkowi. Oto szachownica polowiec na dłoni, pospolity motyl. Przeplatka Atalia. Dostojka Selene. Tutaj też dostojka Selene, ale z ładnym ułożeniem dłoni. To zdjęcie uważam za jedno z ciekawszych. Tutaj jest czerwończyk Dukacik. Tutaj udało mi się zaprosić o poranku głodną dostojkę Dia. Jak widać, wysunęła już swoją sącą rurkę, aby sprawdzić smak mojego potu. To jest bielinek Bytomkowiec. To jest modraszek Agrestis. Plamiec leśniak, bardzo ubarwiony motylek, nieduży. To jest czerwończyk nieparek, umieszczony na liście gatunków zagrożonych. Bielinek Bytomkowiec, a tu jest motyl nocny, niedźwiedziówka nożówka, zwana też kają. No i dwa jeszcze ciekawe zdjęcia, niezwykłe. Motyle są w zasadzie niezbyt ciekawe, niezbyt ubarwione, ale zdjęcia udało mi się zrobić niezwykłe. Po lewej to taka ćma pospolita w ciekawym ujęciu. No i ten motylek mały z okazałymi czułkami, pierzastymi czułkami. Jedno z lepszych moich zdjęć. I teraz tak, czy taka technika pod obserwacji, cierpliwej obserwacji motyli udaje się w stosunku do innych owadów? No i tą samą technikę, czyli cierpliwością i spokojem, stosuję wobec innych. Pasikonikowatych na przykład. Oto przedstawiciel pasikonikowatych, potłatczyn Rozela. Okazały pasikonik. No i to jest drapieżnik, w związku z tym pierwsze co uczynił na moim palcu, to aparatem gryzącym chciał posmakować
moją skórę. I tak czynią wszystkie te pasikoniki. Oto nierozpoznany gatunek, to jest samica z pokładełkiem, a już aparatem gryzącym zaczyna smakować. To natura drapieżnika. Tak samo pasikonik zielony. To jest samica z pokładełkiem do składania jaj. I też przez kilka sekund udało mi się utrzymać na palcu i szybko odskoczyła. To jest łatczyn brodawnik, pospolity. No i jak widać tak samo. Pierwsza rzecz to jest ugryźć, po prostu ugryźć. Posmakować, ale zdjęcie uważam za udane. Tu jeszcze mam ciekawsze zdjęcia. Oto pospolity owad pośród zieleni. Jest cały zielony, ale po wydobyciu na dłoń i ustawieniu pod odpowiednim kątem do promieni światła uzyskuje się takie refleksy. No i tutaj jest niezwykły owad, tak zwany srebrnik. Nalistnik srebrnik. Ile srebra ma i zieleni? No widać chyba. Piękne, piękne barwy, niezwykła budowa ciała. Można przyglądać. Udało mi się również zaprosić i podglądać żuka wiosennego. W takiej pozycji takie zdjęcie uważam za osiągnięcie, gdyż widać jak rozwija pokrywę skrzydeł, rozwija skrzydła błoniaste do lotu. A więc moment startu do lotu. No, odważyłem się też zaprosić owady, no, które są niebezpieczne, no, na przykład osy. Ale ta osa na początku kwietnia była lekko przemarznięta o poranku, spokojna, to jest osa saksońska, mało agresywna, w związku z tym udało mi się takie zdjęcie zrobić na mankiecie. Tutaj jest pszczoła samotna, tak zwana makatka zbójnica. No, zbójnica być może dlatego, że ma niezwykle ostry aparat gryzący, ale chyba służy on również do wycinania włókien roślinnych, gdyż makatki z włókien roślinnych układają w swoich gniazdach no, takie wyłogi czy makatki, miękkie makatki. Tutaj jest nasza największa osa, umieszczona na liście gatunków zagrożonych. To jest tak zwana wardzanka. Chciałem zaobserwować tą wargę przy aparacie gryzącym, ale no niestety nie udało się. Tutaj jest udane zdjęcie, a więc portret z przodu pszczoły samotnej, tak zwanej kornutki. Kornutka czyni no, pszczoła rogata, z tym, że to jest samica, w związku z tym te czułki ma mniejsze. Samce mają o wiele, wiele większe, największe czułki jako rogi, no pszczoły rogate, tak, taka nazwa też funkcjonuje. Tutaj udało mi się, o, to jest niezwykłe zdjęcie, pszczoły miesierki różówki, a więc aparat gryzący też, wyraźny. Ta pszczoła wycina liście róży, kawałeczki zabiera i zwija i układa takie koszyczki i tam składa jajo i porcje pyłku i tam rozwija się larwa w poszczególnych takich koszyczkach z liści róży. No ciekawy jestem, czy te zdjęcia się podobały, czy jeszcze ktoś w Polsce wykonuje takim sposobem zdjęcia owadów czy motyli. Pora zakończyć. No, może jeszcze jakieś ładne ujęcie. Chyba ostrości nie mogę. O, teraz na tle nieba. Do usłyszenia.